Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Mowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Pan już przegrał wybory na prezydenta Gdyni, wie pan to już? Proszę nie odbierać mieszkańcom Gdyni prawa do podejmowania decyzji. Nie, nic takiego nie nastąpiło, ba. Nawet ja jeszcze nie zacząłem startować w wyborach na prezydenta Gdyni. Ale nie ukrywał pan, był pan gotowy. Startował pan już w takich wyborach, to nie była jakaś szczególna tajemnica, że może być pan kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, ale tak sobie myślę, że ten zakaz kandydowania na przykład dla obecnego prezydenta Wojciecha Szczurka dawałby panu jakieś szanse. Dziś jest pan bez szans? Nigdy nie było tak, żebyś był jakimś faworytem. Gdynia jest miastem bardzo specyficznym i siła i potęga tego układu władzy jest potężna właśnie, więc też ten ewentualny wprowadzenie ograniczenia liczby kadencji z zaliczeniem już odbytych w sposób najprostszy i najbardziej logiczny dużo by tutaj nie zmieniło, bo to nie o walory osobiste tej czy innej osoby chodzi, tylko o cały system, który na nią pracuje. No nie pracowałby na pana prezydenta Szczurka, to pracowałby na kogo innego. Różnica jest taka, że na pana prezydenta Szczurka już pracuje od 20 lat, więc taki pozytywny wizerunek utrwalony budżetem rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie wpompowanym w jedno miasto jest oczywiście no, trudniejszy do skontrowania czy do polemiki. Wszędzie tam, gdzie mieliśmy szansę na równych zasadach, chociażby w ostatnich wyborach, chociażby w debatach, których niestety nie było za dużo, to uważam, że całkiem nieźle sobie poradziłem. Problem mam wśród tych mieszkańców, do których no, siłą rzeczy nie do wszystkich jestem w stanie dotrzeć bezpośrednio, a pośrednio to wymaga już właśnie aparatu i pieniędzy, które nie są po naszej stronie. A to wycofanie się z tego zakazu kandydowania utrudni wam Prawo i Sprawiedliwości wygranie wyborów samorządowych? Osobiście uważam, że ułatwi i dlatego też pewnie ostatecznie ta decyzja zapadła. Ona uważaliśmy i nadal uważamy, była tak po prostu merytorycznie dobra, natomiast politycznie by nam nie pomogła, bo to już pokazało wielką jaka nastąpiła mobilizacja tych wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów zagrożonych utratą swojej pracy. Oni się zebrali w taki ruch rzekomej obrony samorządów, w istocie obrony ich stanowisk. Mówiło się, że zbierają budżet z pieniędzy podatnika, oczywiście z pieniędzy miejskich, no ale pod taką formą obrony samorządu byłoby to na pograniczu legalności jeszcze możliwe, żeby 100 albo więcej milionów wrzucić w taką kampanię propagandową przeciw PiS-owi. No więc jakby złagodzenie tego i powiedzenie takie sprawdzam. Czy skoro wycofujemy się z tego, to powiedzą, że już okej, prawda, samorządy obronione i nie angażujemy się dalej, czy to jednak w istocie chodzi o po prostu robienie polityki przeciw Prawu i Sprawiedliwości, o jednoznaczne opowiedzenie się polityczne i jak nie ten pretekst, to będzie inny. Pan mówi, że będzie wam łatwiej, a jeśli być na Pomorzu, to myślę sobie tak, myśli pan, że z drogą Via Maris do Władysławowa uda się wygrać wybory samorządowe na Pomorzu bez realizacji S6? Bo pytam też o to, żeby tu słuchacz przed rozmową prosił, żeby pana zapytać o S6, czyli o polityczne zobowiązania. To pytanie zawiera w sobie kilka tez, z którymi chciałbym polemizować. Po pierwsze, droga Via Maris to nie jest metoda na wygrywanie wyborów, a w sposób naturalny, ponieważ tę inwestycję startujemy od poziomu absolutne zero. Poprzedni rząd w ogóle nie zauważał takiej potrzeby, uporczywie odmawiał na wpisania opatu obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej w ogóle na listę dróg krajowych. Więc skoro startujemy od zera, no to siłą rzeczy do nas tych bliższych wyborów, aż zwłaszcza samorządowych, które za półtora roku, no nie uda się osiągnąć takiego etapu, żeby to już było widoczne, że coś się dzieje. Obietnice są integralnym elementem kampanii wyborczej. I co więcej, rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie swoje obietnice realizuje, więc nasze obietnice, że tak powiem, ważą więcej niż tradycyjne nierealizowane obietnice polityków w Polsce. Natomiast odnośnie S6, no ja w marcu przekazywałem to, co mówił minister Schmidt, to znaczy, że w przeciągu kilku tygodni, tak to sformułował, powinny ruszyć pierwsze przetargi. I akurat tak się składa, że jutro minister Schmidt i minister Smoliński są w Wejherowie, tam w starostwie powiatowym. Będziemy ogłaszać pewną dobrą dla Pomorza decyzję, ale to już może jutro, nie uprzedzajmy faktów. No dobrze, to poczekamy w takim razie do jutra. W lipcu za sterami rządu zasiądzie Jarosław Kaczyński? Mam zielonego pojęcia. Przepraszam, ale Jarosław Kaczyński zarówno, jak i pani premier Beata Szydło zupełnie mnie nie konsultują w tych sprawach. Będzie duża rekonstrukcja, jakby tak pan miał postawić jakieś pieniądze na to rządu, czy nie? Gdybym miał na to stawiać pieniądze, to nie sądzę, żeby jakaś duża rekonstrukcja miała miejsce. Jest rzeczą naturalną, że każdy minister podlega pewnej ocenie i pewne zmiany są zawsze możliwe. Natomiast no, nie widzę jakby potrzeby, jak i podstaw do tego, żeby były one nagłe i jakieś szczególnie szeroko zakrojone.
Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze, że obóz Prawa i Sprawiedliwości się szykuje do maratonu wyborczego, no bo to potrwa kilka lat, wygasza spory z samorządami, spowalnia tempo zmian w wymiarze sprawiedliwości, chowa Antoniego Macierewicza i planuje kongres programowy. Tak jest? Znaczy, prawdą jest, że planujemy kongres programowy. Odbędzie się on 1 lipca. Co do pozostałych też... Mój Boże, czy ja wiem. No, Antoni Macierewicz nadal jest tą samą osobą pełniącą tą samą funkcję, więc doprawdy nie jest to polityk kontrowersyjny i sam pan wie, i różne decyzje, i słowa, które padły, zatrudnianie różnych osób, to jest kontrowersyjne i według wielu osób obciążające ekipę rządzącą. No tak, ale nadal nie rozumiem, na czym miałby polegać jakieś szczególne chowanie pana ministra Macierewicza. Tak jak każdy w ogóle człowiek ma on swoje wady i zalety. Jako polityk na szczególnie ważnym odcinku i takim, w którym no, trzeba nieraz nawet w takie osobiście niebezpieczne sprawy wchodzić. Pan Antoni Macierewicz zawsze tutaj się nie cofał i chociażby od kwestii lustracji w latach 90. przez likwidację wojskowych służb informacyjnych na takich najbardziej trudnych odcinkach i powodujących najbardziej zagorzałą kontrreakcję, również skierowaną w kierunku obciążania i takiego dekonstruowania osobistego wizerunku jako osoby, która się naraziła pewnym grupom, działał i dalej działa i nie widzę, że był jakoś szczególnie chowany, ani też jakoś szczególnie eksponowany, no po prostu pełni jedną... Zapytam inaczej, czuje pan taką potrzebę, że no, wiele czasu nie upłynęło od ostatnich wyborów, że potrzebujecie jakiegoś nowego otwarcia? Zawsze jest tak, że władza do pewnego stopnia zużywa. Jest też tak, że cała seria pewnych spraw, które obiecaliśmy zrobić, już została zrobiona. No, od programu 500+, który przecież już ponad rok działa, uchwalone jest już obniżenie wieku emerytalnego. Nie wiem, uwolniliśmy sześciolatki, toczy się reforma edukacji, toczy się reforma służby zdrowia. Więc toczy się reforma edukacji, która jest no, w dużej części nieakceptowalna. Dokończę zdanie, więc trzeba zakreślić na taką, powiedzmy, drugą część kadencji, nowe cele, nowe zadania, które będziemy realizować. Jeżeli chodzi o reformę edukacji, tak jak każda zmiana, wywołuje ona pewien opór. Mam nadzieję, że tutaj dzięki również pracy samorządu, bo ich rola jest tu szczególnie istotna, za rok ci, którzy pewne obawy mają, zobaczą, że były to obawy nieuzasadnione i że wszystko dobrze się potoczyło. Jest to też ciekawy taki case czy przypadek psychologii społecznej, bo przypominam, że jeszcze z 2 lata temu czy 3, a zwłaszcza w środowisku nauczycielskim, które akurat trochę znam, no praktycznie nie było osoby, która na przykład uważałaby, że gimnazja jako całość, choć zdarzają się poszczególne dobrzy nauczyciele, to jako całość, jako system to był udany eksperyment i to się powiodło. W chwili, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ten postulat tak na serio podniosło, żeby właśnie system edukacji zreformować, no to nieraz wiele takich osób, znam również takie osobiście, o 180 stopni wykonało zwrot, no bo niestety mamy takie zjawisko, na Pomorzu również częste, że jakby no, kategorycznym imperatywem moralnym jest nie lubić PiSu i być przeciw PiSowi. To jakby przykrywa wszelkie inne poglądy i one mogą być płynne, byleby przeciw PiSowi wystąpić. Ubolewam nad tym, że w środowiskach nie lubi się też innych partii politycznych. To chyba nie jest takie oczywiste, że wszyscy kochają, nie wiem, Platformę, a nie lubią PiSu. Nie, oczywiście, że nie wszyscy, ale mówię, że ten natężenie jakby braku miłości do formacji, z której się wywodzę, zwłaszcza tak właśnie w Trójmieście, da wytłumaczyć tym niechęcią do PiSu? Nie, czemu nie wszystko? To akurat da się wytłumaczyć, bo to jest pewien fakt. No, fakt obiektywny, że wszyscy narzekali na gimnazja, wszyscy mówili, prawie wszyscy oczywiście, ale zdecydowana większość również właśnie tych środowisk, które teraz protestują. No ZNP protestowało przeciw utworzeniu gimnazjów, a teraz protestuje przeciw ich likwidacji. Ale widzi pan problemu w tempie wprowadzenia tej reformy, w tym, że stabilność zatrudnienia wcale nie jest taka oczywista, co innego mówią przedstawiciele administracji rządzącej, a rządowej właściwie, rządowej, a co innego. Tego pan nie widzi? Ja to oczywiście, że dostrzegam. No niestety jest tak, że samorządy, które są organami założycielskimi, które są głównym tutaj podmiotem prowadzącym placówki oświatowe, wpływ do budżetu z tytułu oświaty mają stały, czyli subwencję oświatową liczoną od ucznia. Natomiast koszt z tym związany bardzo zależy od tego, jak ukształtują sieć. I choć to brzydkie słowo w tym kontekście, nie powinno się go używać, jeżeli tą sieć szkół ograniczą i pozwalniają nauczycieli, to oszczędzą, tak? Bo subwencje dalej będą mieli taką samą. Ona nie jest niedobre samorządy, rząd tak dobrze chce? U niektórych samorządów, podkreślam niektórych, bo są też tutaj dobre przypadki, występuje pokusa, żeby przy tej okazji te niepopularne społeczne ruchy w postaci likwidacji szkół, zwalniania nauczycieli, zagęszczania klas,
wykonać, no, licząc, że w tym zamieszaniu jakby cała wina i odium społecznej reakcji spadnie na rząd, który akurat tu jest niewinny, bo tak jak mówię, subwencja oświatowa się nie zmienia, liczba uczniów się nie zmienia, więc warunki brzegowe dla samorządu są takie same. Ale to samorządy w Polsce rządzą siecią szkół, tak podjęliśmy decyzję, nikt nie chce tego ograniczać, wbrew temu, co się mówi, czy praw samorządu, więc ostatecznie decyzja należy do nich. No tak, samorządy twierdzą, że ograniczacie ich prawa i że jest taki trend i nawet się spotykają w najbliższy wtorek w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą. No to może będzie jeszcze okazja o tym, żeby rozmawiać. Będzie pan zasiadał w komisji weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Hanna Grunkiewicz-Walc już zapowiedziała, że się nie będzie przed wami tłumaczyć. Wierzy pan w sukces tej komisji? Oczywiście, to znaczy ta komisja jest, powiedziałbym, skazana na sukces, bo będzie operować na dosyć oczywistych sprawach. Komisja jest organem administracji państwowej, nowym organem, którego głównym zadaniem jest być kolejną instancją w postępowaniach administracyjnych dotyczących reprywatyzacji w Warszawie. Bo jakby na czym polega istota problemu? Że decyzja o reprywatyzacyjna to była decyzja administracyjna Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. I teraz jeżeli nawet CBA i prokuratura, osoby zamieszane w ten proceder, skutecznie złapią, a zaczynają je łapać i nawet one zostaną skazane na przykład za to, że sfałszowały dokumenty, poświadczyły nieprawdę, czy w jakikolwiek inny sposób prowadziły działania przestępcze, żeby te nieruchomości zdobyć, to one nawet mogą siedzieć w więzieniu, ale decyzja administracyjna nadal pozostaje w mocy, jest ostateczna, więc trzeba było powołać nowy organ administracji, który jako kolejna instancja będzie mógł wracać do tych decyzji administracyjnych, otwierać na nowo postępowania i jeżeli stwierdzi, że decyzja była wydana na przykład na podstawie sfałszowanych dowodów, no to wówczas cofać te decyzje, po prostu odbierać te nieprawnie przejęte nieruchomości. A ma pan takie poczucie, że na Warszawie się skończy, czy że na przykład zajmiecie się także innymi miastami, na przykład Gdynią? Ogrom prac związanych z Warszawą i pewna specyfika powodowana tym tak zwanym dekretem Bieruta, który funkcjonował tylko w Warszawie, jest taki, że prace komisji zaczynają się i na razie są skoncentrowane na tym obszarze warszawskim. W pozostałych miastach w kraju na razie wydaje się, że działania prokuratury, CBA, policji no, w miarę ten problem trzymają pod kontrolą, ale oczywiście warto się im przyglądać i z czasem pewnie też trzeba będzie do nich się przyjrzeć. W Gdyni miała miejsce ta działalność polegająca na reaktywacji przedwojennych spółek, które no, de facto skończyły swój żywot już dawno, ale formalnie no, nie było osób, nieraz po prostu wszystkie zginęły w czasie wojny, które przeprowadziły procedurę wyrejestrowania spółki i teraz zgłaszają się osoby, które na przykład skupiły od kolekcjonerów papiery wartościowe emitowane przez spółki. Mówią, my jesteśmy tą spółką i chcemy odzyskiwać działki. W Gdyni niestety w zarządzie jednej z tych spółek pojawiła się osoba, która wcześniej była bardzo wysokim miejskim urzędnikiem, więc podejrzewam, że ma bardzo dobry przegląd tej sytuacji, gdzie takie działki atrakcyjne i jakie spółki mogłyby o nie występować. Ale chyba troszeczkę się spóźni. To znaczy wtedy, kiedy ta kwestia reprywatyzacyjna już stała się głośna, są dwa zespoły w prokuraturze krajowej, które w tej sprawie działają. Jeden w kierunku karnym, a drugi w kierunku administracyjnym i prokuratorzy z urzędu wstępują w te postępowania administracyjne, więc wydaje mi się, że w Gdyni uda się przed przynajmniej zdecydowaną większością tych de facto fikcyjnych roszczeń obronić. Skoro rozmawiamy o Gdyni, poseł z Gdyni, co prawda jesteśmy w Gdańsku, jak się panu podoba pomysł Central Parku w Gdyni? Podoba, znaczy bardzo mi się podoba jako pomysł, natomiast mam poważne wątpliwości co do tego, czy to jest cokolwiek poza pomysłem i ładnym obrazkiem. Ja przypominam, że... Wizualizacją. Tak, kilka lat temu dla tego terenu uchwalany był miejscowy plan zagospodarowania, gdzie pan prezydent Szczurek i samorządność Wojciecha Szczurka przeforsowały zapisy, które przewidywały tam centrum handlowe, a my jako radni PiS-u protestowaliśmy i byliśmy za tym, żeby był to teren zielony. Teraz władza gdyńska wykonuje zwrot o 180 stopni, tylko że dalej obowiązuje stary plan zagospodarowania. Nic się właściwie w tej sprawie konkretnego nie dzieje. O, plan zawsze można zmienić. No ale na razie nie zmieniono. Na razie przedstawiono tylko koncepcję. No i jest też ciekawa koincydencja z inwestycją jednego z deweloperów na sąsiedniej działce, który dzięki temu, no, pokazując tą wizualizację, jestem przekonany, że będzie mógł skuteczniej zachęcić klientów do tej swojej inwestycji. A czy w końcu z tej wizualizacji koniec końców coś powstanie, to zobaczymy. No my oczywiście to popieramy. Uważamy, że w centrum Gdyni jest za mało terenów zielonych zagospodarowanych, że dotychczasowa polityka, żeby kolejne takie tereny, na przykład skwer Tajnego Chówca Harcerzy, zabudowywać, była błędna. I jeżeli to faktycznie się okaże, że tutaj władze miasta przyznają swój błąd i przyznają nam rację i zmienią tą swoją politykę, to tylko się cieszyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.